Dorodne kaczki z ekologicznej hodowli wędziłem i piekłem, podlewając cydrem. Uczta godna najlepszych gości. Zobaczcie, jak to zrobiłem. Na początku mała rozkmina na temat jakości mięsa, którą możesz pominąć. Witam Was serdecznie. 22:07 na moim zegarku, a ja się zabieram za przygotowanie jutrzejszego uroczystego, może nie tak bardzo uroczystego, obiadu. No, może obiad do kolacji, albo lepiej to nazwać biesiadą. Mam tutaj przed sobą dwie kaczuszki, jest po 3 kg, prawie 2,8-2,9 kg, jedna i druga. Zacnej jakości surowiec. I właśnie mając to na stole, to przypomniał mi się sprzed, nie wiem, tygodnia, dwóch, czy może trzech, już nie pamiętam, ale całkiem niedawno jeden z twórców dość dobrze nagłośnił, dość mocno nagłośnił ten temat. Każdemu z Was to się zdarzyło. Dajcie zresztą znać w komentarzu, czy Wam się to zdarza, jak często Wam się to zdarza i co o tym myślicie. A o czym mówię? O nieświeżym mięsie. Jeden z twórców właśnie nagrał taki filmik, jak poszedł to zwrócić. Mi się takie też rzeczy zdarzały, a czy zdarzało mi się trafić na taki zakup, który nie był świeży. Nie robiłem z tego żadnej relacji filmowej, ale Wam się pewnie też zdarzało i napiszcie w komentarzach, jak często. Mięso, które jest w terminie jakości. Wszystko powinno być z nim w porządku, ale po otwarciu opakowania wydaje się szczelnego. To pierwsze, co macie zamiar zrobić, to wyrzucić to jak najdalej od siebie, bo po prostu śmierdzi. Na pewno schab taki miałem, na pewno jakiegoś kurczaka takiego miałem. No parę razy było. Było też i w mięsach porcjowanych. Dlatego też staram się w miarę możliwości i okazji nabywać to mięsiwo w lepszych źródłach. Dlatego powtarzałem wiele razy. Promocje, super promocje zawsze jakiś powód mają. I być może takim powodem jest to, że teoretycznie mięso powinno wytrwać do 20, ale lepiej byłoby je wykorzystać do 15 i dłużej nie trzymać, bo jak się będzie trzymało dłużej, to może być zaskok. I dlatego jest super promocja. Zostawmy ten temat złej jakości. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Przejdźmy do dobrej jakości. Dobra jakość to jest też tak, że spotyka się nieraz, śmieją się wiele, zdrowa żywność w sklepie, to co pozostała żywność jest niezdrowa. Są hodowle, które i producenci też, nie tylko mięsa, jakieś tam ptactwa czy trzody chlewnej, ale też inne produkty typu zboża, warzywa i tak dalej, którzy produkują to w takiej opcji, jak to można powiedzieć, eko, czyli unikają starają się stosować naturalne metody zapobiegania różnego rodzaju chorobom. Minimalizować opryski, minimalizować tą sztuczność, która tam się pakuje. I co oczywiście się z tym wiąże, to zawsze jest tak, że jeżeli nie wykorzystamy tej technologii, to po pierwsze proces produkcji będzie dłuższy, po drugie, plony będą mniejsze i też taki producent musi podnieść cenę. No musi podnieść cenę, nie ma wyjścia. Skoro jemu ma się to opłacać, skoro on to nie robi charytatywnie, to musi podnieść cenę. A teraz po drugiej stronie jesteśmy my, prywatny producent, który nie ma pewności, czy to, co on wyprodukował w sposób ekologiczny, w sposób czysty, w sposób taki, gdzie włożył całe serce w to i żąda za to teraz jakieś pieniędzy, może się okazać, że klienta nie znajdzie. I to jest jego ryzyko. Ja ryzyko jak ryzyko każdego przedsiębiorcy. Tutaj powiedziałem, że to jest znakomita jakość. Ja już od tego producenta, od tego hodowcy brałem kurczak pastwiskowy, to się nazywa. I takiego kurczaka robiłem. Tu macie link do filmu. Właśnie u niego rosną takie kurczaki, które biegają sobie spokojnie po trawce i mogą sobie tam skubać trawkę, skubać to, co żyje w tej trawce. Zresztą, co ja Wam będę gadał? Tak jak powiedziałem, kurczak pastwiskowy w internecie sobie znajdziecie, poczytajcie. Zresztą,
Prawdopodobnie w przeciągu miesiąca będę w tamtych rejonach Polski, gdzie on to hodowlę ma, bo co innego napisać w internecie, co innego pokazać na stronie, a co innego zobaczyć, jak to wygląda na żywo. I mam się zamiar tam zaanonsować i zapytać, czy ja tam mogę na wizję lokalną wpaść. Zobaczymy, czy mnie wpuści i zobaczymy, czy pokażę, jak to wszystko jest robione i jak to się ma do tego, co jest napisane na stronie, bo na stronie napisane jest pięknie. Teraz przede mną kaczuszka. Wiem, że surowiec jest dobrej jakości i że został z sercem wykonany. A jakbyście mieli po przejrzeniu tej strony jakieś pytania, to dajcie w komentarzu. Jeżeli mi się uda dostać, to może go namówię na jakiegoś live'a na przykład i będziemy mogli się spotkać na sieci. Będziecie mieli jakiś tam pogląd na sprawę i będzie można mu zadać pytania. Czy mi się to uda? Zobaczymy. Skoro Wam to powiedziałem teraz na filmie, to wydaje mi się, że przed publikacją tego filmu powinienem się upewnić, czy on mi przyjmie. Dobra, tak się umawiamy. Tego fragmentu w filmie nie będzie, jeżeli się okaże, że do niego zadzwoni, a on powie, że nie chce mnie tam widzieć. Dobra. Co ja z tym zrobię? Bo nagadałem się, ja się nagadałem, ale chciałem to z siebie, jak to temat jakości produktów żywnościowych trochę wyrzucić, bo naprawdę cenię i szanuję ludzi, którym się chce w dzisiejszych czasach robić coś lepiej. Tak jak ja mówię, wyroby domowe są i będą były także lepsze. I nie ma tu żadnej wątpliwości. I dlatego bardzo, bardzo dużo rzeczy wykonujemy z produktów podstawowych właśnie, z mięsa, z produktów nieprzetworzonych, sery, jogurty, mięsiwa, kiełbasy, mięsa. Resztą wiecie, kanał znacie. Co tydzień jest film i to wszystko, co na tych filmach zostało wyprodukowane, musimy przecież zjeść, bo to jest robione dla nas. Co z tego będę robił? To zrobię teraz tak. Pootwieram, obmyję, odetnę szyję, odetnę skrzydełka, odetnę kuper. Spodziewam się też, że pewnie podroby będą jakieś w środku, to je powyciągam. Potem to rozporcjuję, tak żeby mieć, głównie mi chodzi o te ćwiartki, czyli piersi i nogi, na jakieś tam to kawałki podzielę, przyprawię to i zostawiam do jutra. Jutro wrzucę to na półkę wędzarni i w wędzarni to podwędzę troszeczkę i lekki kolorek i aromat dymu, na tym mi zależy. Przepraszam. I co dalej? Potem złożę to wszystko do takiej wanienki, dorzucę tam warzywka, zapakuję to w papier do pieczenia i folię metalową, zrobię z tego taki pakunek, dam 150 stopni i zostawię to dla kaczki pewnie 3, może 4 godziny trzeba będzie sprawdzać, żeby to mięsko było miękkie, bo kaczka potrafi się trochę opierać w trakcie obróbki termicznej. I potem to od razu rozpakuję i na stół. Takie mięsiwko właśnie z tymi dodatkami zrobione. Tak będę cyrklował, żeby akurat na tą biesiadę trafiło. Oczywiście zostanie mi troszeczkę tutaj różnego rodzaju odpadów, ale przecież to na wywar. No, jak wywary, zupy, skaczki. Wiele rzeczy można naprawdę świetnych zrobić i nic tu się nie zmarnuje, bo i też nie ma prawa, bo to za dużo kosztuje. Dobra, to tyle. Biorę się za robotę. Wystarczy gadania. Myję, porcjuję, przyprawiam. Wszystko usłyszycie w trakcie, co i jak. A ja się biorę za robotę. Przygotowuję przyprawę. Oto jej proporcje. 2 łyżki soli kamiennej i po jednej łyżeczce. Czosnek mielony, pieprz, ostra i słodka papryka. Oczywiście można modyfikować. To mięso pachnie i ślicznie wygląda. Nacieram mieszaniną przypraw.
Od razu wykładam wszystkie kawałki na ruszcie, a w zasadzie to na dwóch, i wynoszę do chłodni. Jutro ciąg dalszy. Dzień następny. Póki co pogoda dobra. Czas przygotować wędzarnię. Rozgrzewam ją do 60 stopni Celsjusza. Wkładam do środka kawałki kaczki na dwóch półkach i rozgrzewam. Czas na wędzenie. Drewno bukowe. Dym się po chwili pojawia i szybko gęstnieje. Kaczka się wędzi, a ja przygotowuję warzywa. Będą potrzebne na kolejnym etapie. Dwie, trzy godziny później kolor jest wyraźny i czas na kolejny etap. Misę wykładam metalową folią. Wiatr nie pomaga. Następnie układam papier do pieczenia. Gdybym go namoczył, byłoby łatwiej. Układam kawałki kaczki. Słońce bardzo pomaga podkreślić kolor, prawda? Na wierzch układam marchewkę, cebulę i pora. Podlewam małą szklanką domowego cydru jabłkowego i zapakuję całość. Taki pakunek wraca do wędzarni, którą ustawiam na 150 stopni. Kominek zamykam. Można ten etap wykonać w piekarniku. Można dać wyższą temperaturę i będzie krócej niż w wędzarni, gdzie zajmie to od 3 do 5 godzin. Fajne, ciepłe popołudnie. Kaczuszka w wędzarni siedzi już na tym ostatnim etapie, tak około 3,5 godziny. I co jest w tej metodzie piękne? Jeżeli goście przyjadą za wcześnie, to dostaną aperitif i poczekają. Jeżeli się spóźnią nawet pół godziny, to też to nie stanowi przy tej metodzie żadnego problemu. Gdyby to była patelnia, czy też otwarte mięsiło w piekarniku, to tam tolerancja jest stosunkowo niewielka. Ewentualnie można wyłączyć i trzymać w cieple, a tutaj pół godziny dłużej to żaden problem. Sprawdzę, bo jakby się okazało, że jeszcze nie jest dobre, to zawsze mogę to podtrzymać dłużej. Ale nie sądzę. Myślę, że już jest ok. Biorę się więc za degustację, a za chwilę później za podanie gościom.
Mam ją wreszcie. Dobrze, że słoneczko za chmurkę zaszło, bo trochę po oczach paliło. Teraz jest zdecydowanie przyjemniej, ale może i deszcz popada. Nieważne, to już się zrobiło, już na tarasie nie mam nic do roboty. Możemy się schować do domu. Czas spróbować. Mięciutka była, jak widzicie. Dosłownie rozpada się. I pyszna. Pyszna. Dobrym zwyczajem jeszcze jest mieć przygotowaną sól gruboziarnistą i teraz na to mięsko posypać. Bo celowo na etapie pieczenia nie przesalam tego, żeby tego za dużo nie było, jeżeli chodzi o sól, bo to jest świetny efekt, kiedy się teraz odrobinę, dosłownie odrobinę takiej soli po wierzchu posypie. Daje to świetny efekt smakowy, no i też takie, ja lubię przynajmniej takie grudki soli dostępne w trakcie konsumowania. Ojejku. Ślina mi leci, tak mi się, aż mi się język plącze. Bardzo dobra. Jeżeli otworzyliście opakowanie, a kostki same nie wychodzą, zapakować i z powrotem. Czy to w piekarniku, czy to tak jak ja w wędzarni. Nie ma znaczenia ten drugi etap, bo pierwszy etap to był wędzenie. I ten aromat dymu w piekarniku jest nieosiągalny. Ale w wędzarni jak znalazł, jest świetny. Ale gdybyście robili i finalizowali to w piekarniku, to jeszcze jest za twarde, jeszcze kostki nie wychodzą. Zapakować do piekarnika, dołożyć godzinkę, czy ileś tam, ile byłoby trzeba. W każdym bądź razie to musi być tak miękkie, jakie jest. Musi mięsko od kości odchodzić. I teraz to jest właśnie to. No, tutaj odrobinka soli. Pozostałe przyprawy są ok, chyba żeby ktoś chciał bardziej, żeby było super pikantne, to może sobie dorzucić. Ten cyderek, który dałem, gdybyście nie dawali tak jak ja cydru albo piwa, bo też można, łagodzi trochę smak i intensywność przypraw, więc nie przesadzajcie z przyprawami, jeżeli nie będziecie podlewali tego niczym. A jeżeli tak jak ja podlejecie cydrem albo piwem, to troszeczkę smak wyłagodzi. I o tym należy pamiętać. Goście już czekają, niecierpliwią się, tam jest cała micha, muszę im to zanieść. Bardzo dobry surowiec. Bardzo dobrze wykonany według mnie. Wy to ocenicie, że wam też się podoba. Jest nad czym piesiadować. Sobie życzę smacznego, wam życzę smacznego. Jak się podobało, dajcie paluszek w górę, subskrybujcie, udostępniajcie i zapraszam na kolejne odcinki. No i nie zapomnijcie, jeżeli macie pytania, bo ja już teraz wiem, że będę przyjęty, to postaram się te pytania zadać. A jakby był live, to też czekajcie. Może się uda wbić i pogadać bezpośrednio z właścicielem i zapytać się, jaki też wysiłek wkłada w to, żeby dobry surowiec zrobić. I ocenicie, czy warto za ten surowiec zapłacić. Na razie trzymajcie się, hej. We'll be right back.